who make the streams louder. Halo, halo, dzień dobry, moi drodzy, cześć, witajcie, z tej strony Cezar z ekipy Kryzys. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z gry GTA 5 Online. No i na wstępie chciałem wam pokazać tutaj, jak widzicie, 28 poziom sobie napiłem po pewnym czasie grania. No i tak, 9000 na koncie, a to oznacza tylko jedno, że zakupiłem w końcu mieszkanko. Moi drodzy, nie tylko mieszkanie kupiłem, chciałem jeszcze podziękować za pomoc Ksesowi i Papitowi, którzy oddawali mi całą kasę z napadów, żebym miał chociaż jakieś mieszkanie i nie był bezdomny. Także co, wejdźmy sobie może do garażu, zacznijmy od dołu, pokażę wam, jakie bryki już posiadam na pierwszy rzut. True Fate Nero. No bardzo mi się podoba ta bryka, jest dużo więcej bryczek, które mi się podobają, ale no ta jest na wstępie, jedna z takich super autek, jedno ze super autek, później się przejedziemy każdym z nich. Te auto znalazłem na ulicy, no nie wyglądało tak dokładnie jak teraz, ale powiedzmy, że się trochę bawiłem. Dlaczego je wziąłem? Bo wygląda identycznie jak mój Golfik w prawym dolnym ekranie. Prawdopodobnie teraz wam pokażę, jak wygląda mój Golf. No i powiedzmy, że trochę jest podobny, więc sobie zapierdzieliłem je z ulicy, żeby mieć swojego Golfa nawet w GTA. No i tutaj to było moje pierwsze auto, które sobie kupiłem. Aha, i autko te, które Golfa podobne jest, nazywa się Dinka Blista. No i kolorek, wszystko. Spróbowałem tak dopasować do mojego, co prawda nie do końca, ale jest ok, no nie? No i na koniec, na ostatni rzut oka, mamy Kenny z Camaro. Tak to wygląda, no auto strasznie mi się podoba. Cena to chyba 30 tysięcy, jak dobrze pamiętam, także 36, to wcale nie jest jakieś drogie. Ale naprawdę fajne autko, fajny design. Oczywiście mam za mały poziom, żeby je tak na maksa stuningować. I też kasy nie mam, jak widzicie, mam tylko 9 tysięcy. Ale tak to się prezentuje. No i rowerki, nie? Rowerki sobie kupiłem tako dla fanu, bo nieraz to z chłopakami robimy jaja, jeździmy rowerami po GTA, po Los Santos. No i co? I przejdźmy może do mieszkanka. No styl taki, jak widzicie, on się chyba nazywa Królewski, czy coś takiego. No ja się tak naprawdę niczym jakimś wielkim nie różni, nie? Od tego, czy tam od jakiegoś z niższej półki. Oczywiście wszędzie są jakieś napoje, tutaj mamy winko. Jest telewizor, tak jak widzicie, wszystko jest włączone. Jest też muzyczka, bo tutaj mamy odtwarzacz. Oczywiście nie włączę go, bo YouTube się dowali, że jakieś tam prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy widzieliście, jak to wszystko działa. To może wam zaprezentuję. Z telewizorem jest taki myk, że możecie sobie po prostu siedzieć i w sumie zawsze jak idę na awka, to sobie siadam przed telewizorem, żeby mnie nie wywaliło, nie? No i powiem wam szczerze, na dłuższego awka takiego, nie wiem, 10-20 minut, jeszcze mnie nigdy nie wywaliło, więc może to jest też sposób, jakby ktoś sobie chciał, bo są tacy, nabić godzinki. Tutaj macie WSD sterowanie, tak? Czyli WS głośniej, ciszej, podgłośnie wam. Ściszę, żeby jakoś było słychać. Pod V-ką macie zmianę kamery, możecie sobie z bliska oglądać, czy tam z daleka, z jakiegoś tam ujęcia. AD zmieniamy kanały, zresztą wszystko w prawym dolnym robi, nie? Są kreskówki, są napisy, jak widzicie. Teksty i w ogóle nie ma się nic, nie ma nic wspólnego z bajkami, one są zrobione tak w stylu GTA, tak naprawdę. I co? I jest tutaj opcja taka, że możecie sobie podglądać kamerki. Ta akurat jest przed wejściem do budynku. Kolejna jest przed wjazdu do garażu. Jedna jest z garażu. No i jest jeszcze opcja podglądu graczy, którzy są aktualnie na serwerze, nie? Ona troszeczkę tam się ładuje, no bo wiadomo, jakaś tam kamera musi się przerzucić. O, no i widzimy sobie gracza Godi, który ma 14 poziom, jeździ sobie pewnie jakąś zarąbaną bryką i się chłopak bawi, nie? Zobaczmy sobie, co robi taki na przykład, nie, 120 poziom. A nie, to nie przełączyłem gracza, nie, to wcisnąłem. No i wrócimy do domu, nie? Tak to wygląda z telewizora. Pokażę wam inne rzeczy.
Oczywiście miasto, ciekawostka jest taka, że to nie jest jakiś tam, nie wiem, obraz wyświetlany, ale naprawdę jeśli przejdzie tu gracz przez to skrzyżowanie, to będzie to wszystko widać. Do lepszego podglądu graczy, jak i sąsiadek macie lunetę. Można sobie popatrzeć. I autentycznie, jeśli ktoś tam będzie jechał z graczy, czy tam się strzelał, to będziemy widzieć ich, no nie? Tych graczy. Także co, wyjdziemy. Tutaj z ciekawszych rzeczy już chyba nic nie ma. Tamte alkohole, nie, można sobie tam pić, upić się tutaj. Sypialnia. W sypialni z ciekawych rzeczy to co? W łóżku można się położyć oczywiście. O, tam było nawet, połóż się. Tutaj jest garderoba, nie? Tutaj możecie sobie zmieniać stroje. Oczywiście wcześniej te stroje musicie kupić w sklepie, żeby to wszystko funkcjonowało. No i tutaj macie łazieneczkę. Lustro niestety nie pokazuje takiej fajnej jakości, no bo dla płynności gry musiałem trochę zmniejszyć ustawienia. Jest prysznic, co ciekawe pod prysznicem, jeżeli naciśniemy N, ja mam mówienie akurat pod N, będziemy sobie śpiewać tam cokolwiek mówić, to w prawym dolnym rogu wam się zapełni taki wskaźnik i jak się zapełni do końca, to motyw jest taki, że dostajecie chyba jakieś tam punkty RP, sprawdźmy to, nie wiem, tam będę coś do was gadał. A przy okazji musicie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz. O, widzieliście. Zapełniło się. I dostaliśmy tam jakieś RP, no nie? Tak to wygląda. Generalnie chodzi o to, żebyśmy śpiewali na serwerze i było wesoło, ale... Ale raczej ludzie tam drą się i was wyzywają, jak to robicie. Okej. Okay. Co się nam zostało? Aha, pokój do napadów. No i to chyba... finalizacja. Sprawdźmy sobie tutaj. Jest. Jest pokój do napadów, a to oznacza, że prawdopodobnie w następnym odcinku, o ile znajdę jakiegoś kumpla, może Ksesu albo Papita będą chcieli, to zrobimy sobie napad. Tak to wygląda. Można, stąd można sobie włączyć oczywiście muzykę, bez drugi odtwarzacz. Można sobie zaplanować jakiś napad, można szybko dołączyć do napadu również. Nie będę teraz włączał, pokazywał wam, bo problem jest taki, że zaraz tu przyjdzie Lester i będzie pół godziny gadania, no nie? Zobaczcie to w odcinku, jak robimy napady. No i co? I tak wygląda moja chata oraz garaż. Jeszcze zabiorę was na przejażdżkę autkiem. Co mi się podoba w tym aucie? Bardzo fajny jakiś koleś tam. Co fajny dźwięk z wydechu. No autko ciśnie, nie? Nie powiem, że nie. Jest spoko. Także co? Ja się z wami, moi drodzy, będę żegnał. Zapraszam was na live'y. Staram się je robić o godzinie 18. Wszystkie linki macie na dole w opisie, jeśli nie chcecie przegapić live'ów. Zapraszam was do śledzenia fanpage'a na Facebooku. Tam zamieszczam informacje. Albo ewentualnie zachęcam was do kliknięcia dzwona. Dzięki temu nie przegapicie live'ików. Jeśli byście chcieli dołączyć do ekipy, zapraszam. Linki wszystkie w opisie. Zapraszam was też do ekipy w GTA. Ekipa Kryzys Polska się nazywamy. Linki wszystkie są w opisie, tak jak już wspomniałem. Także zapraszam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko. Bring that ass back like a boom, 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 boom.